Witam bardzo serdecznie i chciałbym tych, którzy nigdy nie byli we wsi Tompadła i nie znają ośrodka agroturystycznego, gdzie odbywały się rok temu w czasy z UFO, zaprosić szczególnie, aby ten 5-minutowy materiał mogli sobie obejrzeć. Teraz już włączamy. Tu mają się odbyć pierwsze w czasy z NTV i jednocześnie czwarte w czasy z UFO. To będzie taki miks. Ośrodek, który mieści 30-35 osób w tym naszym rozkładzie, a tamtych miejsc, gdyby tak do końca wycisnąć jeszcze troszkę więcej. To jest ten słynny basen, który nas w tamtym roku zauroczył i tak naprawdę był głównym powodem, oprócz oczywiście składu programu i tej atmosfery, że wybraliśmy to samo miejsce na kolejne w czasy z UFO, no i w czasy z NTV. Jak sami widzicie, rewelacyjna, czysta woda. Byłem tu dosłownie kilka dni temu. Cały ten możliwość zasłaniania go, te szyny z tym pleksiglasem, no to przy pogodzie złej przypada, zasłaniamy. Na noc trzyma pięknie ciepło, więc kąpanie się o północy jest wielką przyjemnością, bo wokół raczej chłodnie i my w basenie mamy cieplutką wodę. Więc to najbardziej urokliwa rzecz gospodarza tego ośrodka, bo właśnie tutaj z panią Moniką organizujemy to. Te wczasy no, zrobili doskonały ruch, dzięki temu tacy jak my tam trafiają. Także to jest to, co możemy zaproponować, bo wczasy oznaczają pewien wypoczynek. Program, bo niektórzy mnie pytają cały czas, go tam dzisiaj też posiedziałem przy komputerze, będzie ciekawy, jak zawsze. Jak już gdzieś przyjeżdżacie, a my coś organizujemy, to sami wiecie, że nie za bardzo jest czas, żeby się nudzić. Oczywiście będzie sporo czasu na rekreację. Tutaj widzicie, jak akcesoria do niej, choćby miejsce na palenisko, prawda? Jest trawka, jest się gdzie położyć, jest taki skalnik, jest grill. Krótko mówiąc, miejsce podstawowe do tego, by wypoczywać. Ale od razu Wam mówię, że zajęć w ciągu dnia będzie średnio dwa bloki. Popołudniowy, taki przedkolacyjny i później pokolacyjny. Generalnie do obiadu będzie część rekreacyjna, z tym, że no, zdarzają się takie w planie, będą wypady, jak już teraz mam to pozacjane, z profesjonalnymi przewodnikami, z osobą, która naprawdę może mnóstwo niezwykle ciekawych rzeczy opowiedzieć o masywie Ślęży. Planowany też jest taki mały warsztacik w Będkowicach, w skansenie, jak się robi amulety. Tutaj bardzo nas cieszy, że gospodarze mają na kompleksie swoim fotowoltaikę, tak, i korzystają po części z tego prądu, właśnie ze słońca. Ci, którzy byli, oczywiście przypomną sobie to miejsce i jak patrzę na skład tegorocznego tutaj właśnie turnusu, to gdzieś około 50-60%, może nawet trochę więcej, to są ludzie, którzy tu już byli. Tu jest, przypomnę, część taka świetlicowo-kuchenna, natomiast świetlicowo-taka obiadowa, posiłkowa, ale mamy budowany teraz taki duży namiot, który na koniec zobaczycie jeszcze w fazie, kiedy tam trwają prace, więc to nie jest, jak to się mówi, do pokazania, żeby o, patrzcie, już super zrobione, ale zobaczycie za chwileczkę, jakie ten namiot stwarza nam pewne możliwości dodatkowe. Gospodarze go właśnie kończą, na nas przyjazd ma być gotowy na 100%. To jest jedno z pomieszczeń, gdzie też można się spotykać, rozmawiać, nawet kiedyś zabiegi tutaj były robione. Jest jeden duży apel do uczestników, tych, którzy się wybierają. Jeszcze jest parę wolnych miejsc, więc to tylko na telefon do mnie, na maila. Koniecznie bierzcie instrumenty muzyczne, gitarę, co jeszcze macie, na czymkolwiek gracie. Akordeon, tak, skrzypce tutaj. W tamtym turnusie mieliśmy i Elę, i tutaj właśnie Ewę Wierzbicką, które pięknie nam grały, śpiewały. Tu jest jeden z pokoi, taki akurat wieloosobowy, z tej części budynku A. Tak, po prostu pokazać ilustrację. Znaczy, niektóre pokoje są większe, ładniejsze, niektóre są mniejsze, ale generalnie rzecz biorąc, atmosfera, program, słońce i ten basen, to wszystko jest absolutnie wystarczające. Warunki też są naprawdę dobre, przyzwoite. Zależy od pokoju, tam też różnice w cenach będą w związku z tym, że pokoje będą z łazienkami, bez łazienek. Na przykład budynek pod Papugami, gdzie jest 5 pokoi i ma do dyspozycji 3 niezależne obok siebie stojące właśnie łazieneczki z tutaj toaletami. Taki moment na chwilkę, żeby wejść, żeby zobaczyć. Wszystko w kafelkach, jak trzeba, takie standardowe w sumie to jest, nie ma tu problemu.
Także dla tych, którzy by ewentualnie jeszcze chcieli, bo mam telefony, pytania. Największy problem jest z dwójkami, z łazienką bezpośrednio. Tutaj już na to liczyć inaczej nie można, ale są łazieneczki te zewnętrzne przy innych pokojach i to jest. I to jest ten namiot, który został, duży namiot postawiony, zobaczcie, do koszykówki. A w tamtej wnęce, to tam widzicie, przez moment będą odbywały się te nasze zajęcia. Tam będą takie zrobione jeszcze, spuścimy coś w rodzaju takich, powiedzmy, no rolet, żeby było lekko zasłonięte i tam się zmieścimy na wszystkie nasze zajęcia, telewizor, komputer, jednocześnie część rekreacyjna do pogrania, choćby w koszykówkę, a może jeszcze w inne sporty. No cóż, wiecie, bo jest baner, co należy robić w sprawie wczasów z NTV i UFO. Wystarczy kliknąć, tam są telefony, maile do mnie. Naprawdę zostało już niewiele miejsc, zachęcam, bo widzicie, jakie wspaniałe miejsce. To wszystko na dzisiaj, a w tej kwestii, a przed nami jeszcze studio na ostatnie 15 minut Ewa Wierzbicka i zaanonsowanie ciekawych tematów.